Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejne niedzielne popołudnie. Znowu dzisiaj mamy małe opóźnienie, ale już to nadrabiamy. Także, drodzy Państwo, miałem duży dylemat na temat tego, jaki temat dzisiaj poprowadzić. Oczywiście na początku proszę o jakiś sygnał na czacie, czy mnie słychać. I powiem tak, dzisiaj będzie troszeczkę dużo informacji, ale może nieco rozrzuconych. Prosiłbym jak zawsze, żebyście Państwo się bardzo mocno wsłuchali sercem, żebyście zrozumieli to od strony serca. Będzie troszeczkę różnych rzeczy z różnych, że tak powiem, źródeł, z tego wszystkiego, co przez ostatni tydzień się wydarzyło. I to będzie też taka esencja mniej więcej tego wszystkiego, o czym rozmawiamy sobie w naszych programach. Czekam na jakiś sygnał na czacie, jakbyście mogli Państwo dać mi znać. Będę niezmiernie wdzięczny i byśmy zaczęli sobie taki przegląd informacji, powiedziałbym skrót informacji z kilku ostatnich takich. Jest ok. No to super, jeżeli jest ok. I przemyśleń, które gdzieś tam po drodze pojawiły się w związku z tymi wszystkimi rzeczami, które mieliśmy w tamtym tygodniu. No nie udało mi się, nie wiem dlaczego, nie chciała mi się sformatować karta, wrzucić parę zdjęć fajnych, które chciałem Państwu w tle pokazać. Logo, które mi przygotował Piotrek, gdzieś mi się zawieruszyło. No jestem trochę bałaganiarz, także. Ale myślę, że to nie jest aż tak ważne. Ważniejsze jest to, żebyście Państwo mogli dostać te informacje, żeby te informacje, że tak powiem, były taką iskrą, która wskrzesi chęć do Waszego działania na różnym polu. A myślę, że w świetle tych informacji, które dzisiaj będą, no to zaczniecie się baczniej przyglądać też temu wszystkiemu, co jest dookoła nas i że przestaniecie być obojętni. Jest takie powiedzenie, mało rzadko, że tak powiem, może nie tyle powiedzenie, ale mówi się o grzechu. Grzech to błąd, ale no, któż nie robi błędów, ten co nie robi nic. Ale to jest tak zwany grzech zaniechania. Chodzi mi o to, żeby wasze wnuki i prawnuki załóżmy 200 lat, nie powiedziały, że dziadek czy babcia nie zrobili nic i dzisiaj mamy tak, jak mamy. Chodzi mi też o to, że tak naprawdę nie możemy żyć w takim komforcie psychicznym, że po nas to bodajby potop, bo nie mamy gwarancji tak naprawdę na to, że za te 200 lat to my nie wcielimy się w ciało któregoś z naszych potomków, chociaż to nie musi być potomek, niekoniecznie to musi być nasz potomek, ale po to się to tak stanie, abyśmy spili to piwo, którego dzisiaj naważyliśmy. I to jest tak według mnie ta wieczna sprawiedliwość. Dlaczego o tym mówię? I taki mały przegląd informacji z ostatniego Nexusa. Na razie macie Państwo w tle ostatni numer Nieznanego Świata. Ja zachęcam cały czas bardzo mocno, bo nie jestem w stanie, jeżeli miałbym tylko w programach omawiać te tematy i te artykuły, które dotyczą zdrowia w tych dwóch czasopismach, to tak naprawdę te 4 godziny w miesiącu mamy już zajęte. A zależy mi na tym, żeby Państwu dać taki pełniejszy ogląd tej rzeczywistości, bo tak naprawdę wszystko kręci się wokół naszego zdrowia. Jeżeli chodzi o takie krótkie tylko tytuły, podtytuły z informacji zaczerpniętych z internetu, jeżeli chodzi o Nexusa, ja przeczytam Państwu tylko tytuły. Szczepionka przeciwko krztuścowi może powodować uszkodzenie mózgu i śmierć. WHO rozmyślnie forsowała wprowadzenie zabójczych szczepionek w Indiach, które uśmierciły tysiące ludzi, tysiące dzieci. Główny twórca Gardasilu przyznał, że ta szczepionka jest bezużyteczna i zabójcza. I taka mała dygresja, jako motto z dołu tej strony. Na 100 ludzi umiejących czytać,
Jeden zaledwie umie myśleć. Myślę, że to samo dotyczy osób, które słuchają. Kiedyś był taki człowiek, który mówił: słyszycie? Słuchacie, ale nie słyszycie. I myślę, że równie dobrze można powiedzieć, że na 100 ludzi umiejących słyszeć, jedynie jeden zaledwie słyszy. Owoc guabano, panaceum na raka. Drodzy Państwo, o raku już mówiliśmy nieraz. Tematy, które te ty podtytuły, które tutaj są w Nexusie, już nieraz poruszaliśmy. Ja nie chcę tego rozwijać, ale jeżeli chcecie więcej sobie na ten temat, to naprawdę odsyłam do tych czasopism. I tak naprawdę lekarstwo na raka to nie jest tylko jedno. Co niektórzy sobie uzurpują prawo, że odkryli już nie wiadomo co i myślą, że jak opatentują, to będzie to jedynie słuszna droga. Coś przerywa? No nie wiem, nic w tle nie mam, dzisiaj nie otwierałem żadnych innych podstron, także no, powiem szczerze, mam takie sprzeczne informacje, jeżeli chodzi o program, bo czasami są osoby, które mówią, że coś tnie, u innych urywa, a są osoby, które mówią, że jest wszystko ładnie. No nie wiem, to wszystko pewnie zależy od tych odłącza. Ja nie będę się nad tym tematem, że tak powiem, pochylał, bo są ważniejsze rzeczy. Także tych metod leczenia raka jest bardzo wiele, tak? Te wszystkie substancje cudowne, które się odkryje w jakiejś roślinie, one się znajdują w wielu różnych innych roślinach i tych metod jest naprawdę tak bardzo wiele. Ja jestem zwolennikiem tego, co już nieraz Państwu mówiłem, żeby dobierać indywidualną metodę do każdej osoby, bo każda choroba, nawet jeżeli choruje na raka, to ten rak jest zupełnie, zupełnie inny. Tutaj trzeba bardzo wiele elementów i czynników wziąć pod uwagę i sprawdzić. Ale ważne, najważniejsze w tym wszystkim jest to, o czym staram się bardzo mocno mówić, żebyście mieli Państwo wiarę w to, nie tylko wiarę, ale i pewność, po to są te programy, że na raka się nie umiera. Tak naprawdę człowiek, jeżeli tylko chce, no nie ma takiej opcji, żeby sobie nie poradził nawet z rakiem. Tak naprawdę każda komórka jest atakowana 100 tysięcy razy w ciągu doby przez wolne rodniki. Tak naprawdę każdy z nas ma raka. Także lecimy dalej. Naukowcy zajmujący się komórkami macierzystymi hodują ludzkie zęby z moczu. Proszę bardzo, można w ten sposób. Niektórzy mocz nazywają wodą życia. Są przecież, jest metoda bardzo rozpowszechniona w niektórych kręgach urynoterapii. I tutaj możemy też na ten temat długo rozmawiać. Myślę, że któregoś razu sobie poruszymy jeden program na ten temat, bo uryna jako uryna, no to też trzeba na pewne rzeczy zwracać uwagę. Jeżeli ktoś byle co je, no to ja bym nie proponował w tym momencie, żeby stosował swoją własną urynę do leczenia siebie. Oczywiście to jest płyn przefiltrowany przez organizm i ma tam pewne składniki, które mogą być pożyteczne, no ale są pewne zasady BHP, których należy przestrzegać. Oczywiście zmienić też dietę, do czego Państwa bardzo mocno nakłaniam. Zmienić sposób odżywiania. Naprawdę można znaleźć sobie pokarmy i w tym zaganianym świecie znaleźć czas dla siebie. Ja no, zakisiłem teraz przez sobotę, no, praktycznie rzecz biorąc godzinę temu skończyłem beczkę kapusty, gdzie sam ją poszatkowałem. No, myślałem, że szybciej mi to pójdzie, ale można. A proszę mi uwierzyć, jestem zaganianym człowiekiem i mnóstwo różnych rzeczy robię. Także te wszystkie wytłumaczenia, a gdzie ja mam to znaleźć, to są takie wymówki, które sobie znajdujemy na co dzień. Godzinami siedzimy przed telewizorem, ten czas ucieka przez palce, ale jak trzeba coś zrobić dla siebie, to zawsze się znajdzie jakaś wymówka. Mam takie powiedzenie, że jeżeli czegoś w życiu się chce, to zawsze znajdzie się drogę dojścia do celu, a jeżeli się czegoś nie chce, to zawsze znajdzie się wymówkę. Tylko tak zastanówcie się Państwo, kogo oszukujecie, czy aby przypadkiem nie samych siebie. Kolejne podtytuły. 97% lekarzy w Wielkiej Brytanii przyznaje się do przepisywania placebo. Oni to nazywają placebo, a ja to nazywam inaczej. Jeżeli mówimy o leczeniu z takim holistycznym, w moim pojęciu, to musi być spójność między tym, co myślimy, między tym, co mówimy, a tym, co robimy. Najgorszą rzeczą jest, jeżeli lekarz jest świadomy tego, że większość leków, które się stosuje, ma skutki uboczne i wręcz nawet szkodzi. I żeby uniknąć szkodliwości, wolą dać coś obojętnego dla organizmu, mówiąc o tym, że to jest lekarstwo, odpowiednio go ustawiając. I chwała tym lekarzom. I nazywają to placebo.
Ale zobaczcie Państwo, 97% lekarzy w Wielkiej Brytanii. Może w końcu wśród nich będą kolejni, którzy otworzą szeroko oczy. Medytacja pobudza geny promujące zdrowie. No do tego też mocno zachęcam. Medytacja, czyli otworzenie na samego siebie. Możemy mówić o różnych technikach. Myślę, że o medytacji też sobie porozmawiamy, bo myślę, że ten czas już dojrzał, jeżeli chodzi o słuchaczy programu. Nawet zrobimy sobie kilka takich medytacji. Mam jedną taką własną, z którą się Państwem podzielę. Oczywiście medytacja to nie jest jakaś taka reguła, że tak ona musi przebiegać. Ludzie myślą, że to jakaś szczególna technika, nic z tych rzeczy. Ale medytacja pobudza geny promujące zdrowie. Dyrektor Fundacji Badań Zdrowia Psychicznego planuje przekształcenie psychiatrii. Badania DNA sugerują, że ludzka odporność ma etniczne podłoże. System intensyfikacji upraw daje większe plony niż konwencjonalne metody. Nie czytam więcej o co tutaj chodzi, może to króciutko, tak? Wbrew twierdzeniom głoszonym przez opłacanych przez przemysł pismaków, że genetycznie modyfikowane organizmy i inne przemysłowe metody rolnicze dają większe plony z hektara, indyjscy rolnicy uprawiający ryż za pomocą specjalnych ekologicznych metod osiągają dużo wyższą wydajność od rolników stosujących bardziej przemysłowe metody. I przy okazji tego, miałem troszeczkę później, ale powiem Państwu o jednej rzeczy. Odbyło się w tym tygodniu, w czwartek, w Warszawie spotkanie inauguracyjne, na którym została zawiązana Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych. Zjechało się, no, warunek założenia takiej ogólnopolskiej izby to jest ponad 100 podmiotów gospodarczych. Przyznam się, że dowiedziałem się bardzo późno o tym, bo we wtorek, ale udało mi się jeszcze na to spotkanie założycielskie ściągnąć 3 firmy, także 132-133 podmioty gospodarcze założyły taką izbę. No i mam nadzieję, że tak naprawdę zacznie ktoś takim mocnym głosem w naszym imieniu mówić o tym. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę środowiska konsumentów i środowiska osób, które w sposób naturalny uprawiają glebę, nikt nie reprezentuje. Bo tak naprawdę to, co ekologiczne, nie zawsze jest naturalne. Unia Europejska próbuje wszystko narzucać, próbuje z góry mówić, co to jest ekologiczne, wprowadza normy i często nawet wśród tych norm, które są stosowane czy narzucane w gospodarstwach ekologicznych, wcale nie mają one nic wspólnego z ekologią. Natura to jest natura. Dlatego w tym momencie mam nadzieję, że ta izba będzie miała coś więcej do powiedzenia. Zostałem też zaproszony przez jednego z przedstawicieli na Wigilię. Mam zamiar się tam udać. Na pewno Państwu dam relację. Rozmawiałem z nim na ten temat. Gdyby spośród Was, spośród osób chętnych w Polsce były osoby, którym bardzo mocno na sercu leży ekologia, nie tylko w takim indywidualnym wykonaniu. Najwyższa pora, żebyśmy zjednoczyli swoje działania. No to mam takie upoważnienie, żeby zaprosić te osoby również na tą Wigilię. Tam będzie ponad 200 osób, więc myślę, że jak dojedzie 10 czy 20 osób więcej, nic się nie stanie. Osoby chętne przyjechać na tą Wigilię, poznać tych ludzi, bo to będą ludzie z różnych środowisk. To będą ludzie, którzy na przykład produkują emy. O emach troszeczkę jeszcze sobie dzisiaj powiemy. Będą też ludzie, którzy w sposób naturalny, tak, ekologiczny można powiedzieć, ale w tym pełnym słowa tego znaczeniu, produkują, w cudzysłowie produkują, żywność ekologiczną. No w końcu trzeba, no skoro jest taki system, jaki jest, gadanie, że trzeba inaczej, to jest za mało. No, te narzędzia są i tak to skonstruowano, że no, poprzez izbę jako organ opiniotwórczy będzie można wpływać na i rozmawiać przynajmniej z komisją rolniczą jako taki, no, głos, mam nadzieję, bardzo mocno akcentujący nasze stanowisko. Także zapraszam serdecznie osoby chętne, żeby się na maila do mnie odzywały. W każdym bądź razie
Wracamy do podtytułów Nexusa. Rozporządzenie Komisji Europejskiej będzie delegalizować prawie wszystkie nasiona i rośliny, które nie są zarejestrowane w rządowych agencjach. Zobaczcie, my tam chałupniczo na własną rękę coś tam gdzieś na uboczu sobie sami indywidualnie robimy, a tutaj pełną parą główny nurt idzie w takim kierunku. Dlatego ta Izba, mam nadzieję, no, zmieni troszeczkę oblicze tego wszystkiego, co się dzieje, tak, ażeby te nasze dzieci kiedyś powiedziały, no nie, no to mój dziadek, moja babcia, czy tam pra, robili coś fajnego, dzięki temu ten świat jeszcze funkcjonuje. Ustawa o ochronie Monsanto zapala zielone światło dla GMO. To jest akurat podtytuł z tego, co się dzieje w Stanach. Nie będę tego rozwijał, bo ten temat Państwu jest już znany, a ja jeżeli nie, to odsyłam do jednego z do programów wcześniejszych. Bo na temat Monsanto, na temat GMO już dosyć dużo było powiedziane. Państwa BRICS planują założenie nowego banku, który pozwoli im uwolnić się od Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. O pieniądzach rozmawialiśmy, nie będę tego rozwijał. Transpacyficzne partnerstwo lansowania przez USA, umowa o handlu będąca narzędziem korporacyjnych interesów. WikiLeaks ujawnia depesze Kissingera. Amerykańska ankieta w sprawie wiary w spiski. Ja myślę, że tutaj warto zacytować pewne elementy tego, co tutaj jest powiedziane. 34% republikanów, 35% niezależnych i tylko 15% demokratów wierzy w zagrożenie ze strony nowego porządku świata. 44% wyborców uważa, że administracja Busha celowo wprowadziła w błąd społeczeństwo w kwestii broni masowego rażenia, aby uzasadnić napaść na Irak. 22% demokratów, 33% republikanów i 28% niezależnych uważa, że Saddam Hussein maczał palce w atakach terrorystycznych z 11 września. Istnieje wyraźny podział na zwolenników tego, czy globalne ocieplenie jest mistyfikacją. 58% republikanów zgadza się, że to spisek, podczas gdy 77% demokratów uważa, że nie. 20% republikanów i 6% demokratów oraz 13% niezależnych uważa, że prezydent Obama jest antychrystem. 51% Amerykanów uważa, że zabójstwo JFK było dziełem potężnego spisku, a 25% sądzi, że Harvey Oswald działał sam. 29% uważa, że kosmici istnieją, a 21% uważa, że w roku 1947 w pobliżu Roswell rozbił się pojazd obcych istot. 4% respondentów uważa, że zmieniający kształt gadzie istoty kontrolują nasz świat. Z kolei 7% uważa, że lądowanie na Księżycu było mistyfikacją. Nie będę tego komentował. Kolejny podtytuł: rośliny rozmawiają ze sobą, aby pomóc sobie nawzajem rosnąć. Ja już Państwu nieraz mówiłem o pewnego rodzaju zależności między komórkami wewnątrz organizmu, tak jak między ludźmi w organizmie zwanym cywilizacją. Tutaj mamy kolejny artykuł potwierdzający, że rośliny też między sobą się komunikują, czyli są ze sobą współzależne. Biologiczny tranzystor umożliwia przetrwanie danych żywych komórek, danych w żywych komórkach. Teoria biosfery cieni zyskuje naukowe wsparcie. To są te podtytuły z Nexusa, a ja Państwu jeszcze parę rzeczy powiem na temat tego, co usłyszałem, bo byłem również na takim spotkaniu, można powiedzieć, osób, które w pewien sposób bardzo mocno zainaugurowały również powstanie Izby, o której wcześniej Państwu mówiłem. Myślę, że troszeczkę za wcześnie jeszcze o tym mówić, bo sam się temu bardzo mocno przyglądam. W momencie, kiedy będę wiedział coś więcej, temat mi się bardzo podoba. Ludzie, których tam poznałem, bardzo mi się podobają, bo myślę, że to są ludzie, którzy, do których Państwa bym zaliczył, czyli słuchaczy tych moich programów. Były tam na przykład wykład... Tam były wykłady w kierunku właśnie tego szeroko pojętego wellness, zdrowia. Były osoby, które mówiły o
o zdrowej diecie. Ja tylko parę informacji z tych spotkań, nie mówiąc już o tym, kto o czym mówił, Państwu przytoczę jako no, potwierdzenie tego wszystkiego, o czym rozmawiamy. Mam trochę tutaj tych notatek, więc proszę mi wybaczyć, trochę je poprzerzucam. Ok. Jeżeli chodzi o zdrowie, wiecie Państwo, że oficjalnie w Polsce 3 miliony ludzi ma cukrzycę. 4,5 miliona ludzi ma uszkodzone nerki. 700 tysięcy ludzi ma wirus HCV. 1/4 społeczeństwa ma boleriozę. Wręcz określa się, że to jest ukryta pandemia. Ponad połowa społeczeństwa w Polsce jest niedożywiona na poziomie komórkowym. A 95% społeczeństwa ma zakwaszone organizmy. Długowieczność w zdrowiu to harmonia emocjonalna, życie zgodne z naturą. Dobra woda, dobra żywność, dobre powietrze, detoksykacja. Prawda jest taka, że spożywając... Widzę, że tutaj na czacie mam... Ktoś napisał, że przerywa, że zerwało. Prosiłbym o sygnał, czy mnie słychać w ogóle, bo u mnie się program nagrywa, jeżeli on nie pójdzie w całości, najwyżej puścimy go z Piotrem już następnym razem z komputera. W każdym bądź razie... Dalej przerywa. Troszeczkę powiem Państwu też o emach. Nie wiem, czy Państwo już słyszeliście o tym, ale było bardzo... Był przedstawiciel Stowarzyszenia Dziedzictwo Natury na tym spotkaniu i właśnie emy, ja chyba kiedyś już wspominałem Państwu o tym, to są mikroorganizmy. Tak naprawdę mówiliśmy o bakteriach, one w naszym organizmie to jest około 4 kg, które nosiliśmy. O, teraz jest ok, dobra, które nosimy i mikroorganizmy były na tej planecie przed nami, mikroorganizmy będą również po nas i to jest tak naprawdę bardzo ważny element, jeżeli chodzi o życie na tej planecie. My dzisiaj, popatrzcie na medycynę, w większości ta oficjalna akademicka medycyna wytoczyła wojnę mikroorganizmom i walczymy z mikroorganizmami, ale jeżeli zrozumiemy, że one tak naprawdę chcą nam pomóc, bo de facto nawet te, które traktujemy jako niekorzystne, no to one są po to, żeby no, pomóc nam trawić, żeby pomóc nam zmetabolizować te rzeczy, te pokarmy, z którymi sobie nie dajemy rady. I kilka takich faktów z tego wykładu. Zwykły farmer, taki, który zgodnie z naturą uprawia ziemię, z jednej kalorii wytwarza 10 kalorii. Zaś postępowy, współczesny farmer na wyprodukowanie jednej kalorii zużywa 10 kalorii. Mówimy o wyprodukowaniu kalorii takiej, którą my możemy spożyć poprzez dzięki na przykład metodom, które stosujemy. Jeżeli stosujemy kalorie, powiedzmy, energetyczne w przeliczeniu na ropę naftową, zobaczcie dzisiaj Państwo, dzisiaj rośliny tak naprawdę bardziej rosną w ropie naftowej, aniżeli w glebie. Ja już kiedyś wspominałem o tym, że trzy nawozy, azot, fosfor, potas, wiążą w glebie te minerały, które w niej są. Powstają takie związki chemiczne, które nie dostają się do rośliny. Nie ma w roślinie? To nie ma w nas. Nie ma nawet w zwierzęciu, które spożywa tą roślinę, a my spodziewamy się później, zjadając te pokarmy, że dostarczymy to, czego potrzebujemy. To dlatego właśnie ponad 50% polskiego społeczeństwa jest niedożywiona. W 1975 roku w Polsce wytwarzaliśmy dwa razy
mniej żywności niż dziś. A dzisiaj zużywamy 10 razy więcej chemii niż wówczas. Lekceważymy naturę, chorują zwierzęta. Dzisiaj się mówi o produkcji. Zastanówcie się Państwo, ja już kiedyś mówiłem, nie lubię słowa produkcja. Produkcja, no samo słowo mówi za siebie, tak? Ale jeżeli popatrzymy na świat, to mikroorganizmy są wszędzie. Jest ich 8 razy więcej, aniżeli całej szaty roślinnej i zwierzęcej na tej planecie. Bez mikroorganizmów życie nie byłoby możliwe. Tak naprawdę to one zaczęły życie na tej planecie. Mikroorganizmy to jest 100 razy więcej genów niż ludzki genom. Mamy 10 razy więcej komórek, jeżeli chodzi o bakterie, aniżeli komórek własnych. Można powiedzieć, ja kiedyś powiedziałem, że jesteśmy takimi ala symbiotami. Tutaj autor tego wykładu mówił, że jesteśmy bardziej bakteriami niż ludźmi. No mam takie te niepokojące na czacie informacje, że Państwo nie słyszycie, nie wiem, co się dzieje, ale no, prowadzę dalej program. No i prawda jest taka, że dzisiaj bardzo dużo jemy, na przykład mało kto o tym wie, ale to dzięki właśnie bakteriom mamy w organizmie witaminę B12, witaminę K, bo to właśnie one produkują chociażby czerwone krwinki. One uczestniczą w trawieniu, hamują rozwój szkodliwych drobnoustrojów, no i pobudzają pracę jelit. A przy tych pokarmach, które dzisiaj zjadamy, naprawdę, drodzy Państwo, zwracajcie uwagę na to, co kupujecie, patrzcie, ile tam czego jest, bo jeżeli pisze na przykład, załóżmy, abstrahuję, tak, jakieś tam pulpety i tam pisze 20% wkładu mięsnego, no to tak naprawdę... czy my jemy jakiś pokarm, który tam jest, czy my jemy to mięso? W większości to są różnego rodzaju wypełniacze, które no niekoniecznie muszą być zdrowe. De facto, jakby się tak to wszystko policzyło, to się okazuje, no patrzę na czat, patrzę, drodzy Państwo, tylko no powiem tak, mi program się nagrywa. Jeżeli mnie słyszycie, to no napiszę coś, tak? Dlatego, drodzy Państwo, ja będę kontynuował. Najwyżej sobie te informacje są takie rwane, bo tak spoglądam na ten czat. Ja nie mam w zwyczaju, że tak powiem, patrzeć na czat. Zobaczymy, co wyjdzie. Tak? Także z archiwum proponuję sobie posłuchać, bo u mnie się ładnie nagrywa, nic mi tutaj nie przerywa. W każdym bądź razie no zobaczymy. Myślę, że tutaj nie będzie jakichś problemów później. Zjadamy rocznie między 25 a nawet 40 kg czegoś, co jest w pokarmie, jako jakieś dodatki, nie wiadomo co to jest. A mówi się o zdrowym odżywianiu, więc jak to się ma jedno do drugiego, prawda? Był też fajny wykład i tak naprawdę ja o te elementy też zaczepiam, mogę powiedzieć, tak? Chodzi o to, żeby tak naprawdę w życiu poukładać sobie parę rzeczy. My tak żyjemy z dnia na dzień, wchodzimy w pewne tryby i żyjemy tak naprawdę troszeczkę bez sensu, bym powiedział. Jest takich parę przykazań, na zasadzie zwolnij. Zwolnij, by dostrzec piękno. Po to, by przeżyć to bardziej, w czym się jest. My tak pędzimy nie wiadomo gdzie. A dopiero wtedy, kiedy przychodzi odpoczynek, to jest frustracja. Drugie, to pielęgnuj relacje z drugim człowiekiem. Drodzy Państwo, tak naprawdę to jest jedyna rzecz, którą zabieramy z tej rzeczywistości i z tego świata. To są relacje, jakie zawiązujemy i relacje, jakie mamy między sobą, między ludźmi. Jakie relacje mamy w ogóle z życiem. Relacje, jakie mamy ze zwierzętami. Relacje, jakie mamy z roślinami.
Także warto się nad tym wszystkim pochylić. Naucz się żyć świadomie. Zapomnijmy o stereotypach. Ludzie bardzo często rzucają jakieś hasła, jakieś przysłowia, o których nawet nad którymi się nie zastanawiają, bo wszyscy tak mówią. Określ swoje priorytety. No to jest to, o czym mówiliśmy, tak? Określ priorytety. Napisz je na papierze. Zrób sobie swoją własną mapę marzeń. To jest bardzo ważne. Ale polecimy teraz dalej. Wczoraj dosyć późno leciał bardzo taki program ciekawy na temat długowieczności. Mówimy o długowieczności. Ja dzisiaj na końcu powiem Państwu jeszcze o metodzie, którą uważam, że każdy powinien sobie zastosować. Może nie zawsze, nie codziennie przez cały rok, ale tak dwa razy do roku naprawdę będzie to fajne. Mówię o ssaniu oleju. Jest artykuł w ostatnim Nexusie, pozwolę go sobie dzisiaj Państwu zacytować. Ale jeżeli chodzi o program, o którym wspomniałem, były podane cztery osoby. Jeden to był Amerykanin, jogin Zen, który stosuje urynoterapię w swojej praktyce. Próbuje ludziom pokazać, jak fajną metodą na samoleczenie jest urynoterapia. Ja nie będę mówił o tym, wspominałem wcześniej, myślę, że warto poświęcić kiedyś program na ten temat. Drugi gościu, który, bo to jest tak naprawdę długowieczność jest takim tematem dość kontrowersyjnym. Każdy do niej podchodzi z własnego punktu widzenia. I to bardzo fajnie było widać w tym programie, bo drugim człowiekiem był facet, który wierzył w operacje plastyczne. Zrobił ich 53 i średnio co półtorej roku robił sobie operacje. Twierdził, że jest młody, że wygląda na 35 lat, ale w moim odczuciu była to karykatura człowieka. Mnie uderzyły pewnego rodzaju sformułowania, których on używał. To był fryzjer, który stwierdził, że był niewolnikiem, ale jak zrobił sobie pierwszą operację plastyczną, poczuł się celebrytą. Był niejako dumny z tego, że te operacje robi. To jest taka sztuczna forma, zresztą to jest tak, że my na świecie zwykliśmy oceniać ludzi po wyglądzie, po tym, co na zewnątrz widać. Ten człowiek miał coś w rodzaju, ta choroba nazywała się dysmorfofobia, jest to niezadowolenie z własnego wyglądu. Zobaczcie na ludzi z zachodu. Są niezadowoleni z własnego wyglądu, ale nie robią nic, żeby coś w tym kierunku zrobić. A jeżeli robią coś, to robią też pod dyktando koncernów. I ta frustracja, albo nawet się wpędzają w sami, w tą frustrację, ta bezsilność powoduje to, że jeszcze bardziej popadają na przykład w objadanie się, chciałem powiedzieć obżeranie, i jeszcze gorzej wyglądają. I to jest taka samonapędzająca się maszyna prowadząca już nie powiem do czego. Kolejny człowiek był to były model, który, żeby pięknie wyglądać, chodził na siłownię i stosował sterydy anaboliczne. Ja tam kiedyś wspominałem o sterydach, no to nie jest nic dobrego, tak naprawdę sterydy anaboliczne to są pochodne testosteronu. Ale tam było pokazane, bo to był facet, który przyznawał się, że on był kiedyś trenował fitness, mnóstwo pieniędzy zarobił na różnego rodzaju okładkach, czasopismach i tak dalej, ale kiedy oficjalnie przyznał się, że bierze sterydy, przestał zarabiać, wyrzucono go, przestano z nim w ogóle podpisywać kontrakty. Facet, który opowiadał o tym, przez co przeszedł, bo tak naprawdę sterydy powodują bardzo nieciekawe efekty. Poprawiają wygląd, ale niszczą mózg. Niszczą tarczycę, niszczą narządy wewnętrzne, nerki, nadnercze, szyszynkę, organy płciowe. I tak naprawdę rosną mięśnie, a maleją jądra. Zaczęły mu rosnąć, powiem, bo kobieta ma piersi, a jemu zaczęły rosnąć cycki, takie gruczoły mlekowe. Poddał się operacji, która miała na celu usunięcie tych gruczołów. Ale stwierdził coś takiego i to było bardzo takie ciekawe, bo wiele ludzi podchodzi w ten sposób. Stwierdził, że dobre, mocne mięśnie dają mu dobry nastrój, a zero mięśni to zero seksu. I gdyby on tego nie miał, to po co miałby żyć? Facet ma 43 lata i mówi o tym, że patrzy na swoich rówieśników i widzi, że większość z nich jest zgnuśniała, taka wyzuta i on ich nie rozumiał. A ja powiem szczerze, nie rozumiem tego gościa. Jestem starszy od niego
No i powiem szczerze, zapraszam każdego 40-parolatka do tego, żeby zobaczył, jak można w sposób naturalny funkcjonować z uśmiechem na twarzy, jeżeli ktoś taki jest chętny się porównać. I ostatnia osoba była najciekawszą osobą. Ja już Państwu kiedyś wspominałem o bretarianizmie, też poświęcimy sobie program. Człowiek, który urodził się na Sri Lance, jest bretarianem, tylko takim specyficznym bretarianem, bo nurty w bretarianizmie dzieli się na dwa. Jest taki tak zwany nurt praniczny i nurt białego światła, mówiący o tak zwanych różnych wibracjach, którymi możemy się żywić. Bo tak naprawdę wszystko wokół nas jest energią. Chodzi tylko o umiejętność pozyskiwania tej energii. Podane były takie fakty, że w Stanach średnio Amerykanin zjada 2600 kalorii na dzień. No pytanie, no tak jak już mówiliśmy sobie kiedyś, w procesach chemicznych nasz organizm z tego, co zjadamy, z tych pokarmów stałych, przyjmuje te kalorie, ale tą energię możemy pozyskiwać inaczej. Dlaczego? Dlatego, że 70 ponad procent energii z tego, co zjadamy, organizm potrzebuje na to, żeby strawić to, co zjedliśmy. I to jest też bardzo takie symptomatyczne. W Stanach dzisiaj ponad 1/3 społeczeństwa to jest społeczeństwo otyłe. To już jest problem ekonomiczny, to jest tak naprawdę już, można powiedzieć, zagrożenie. Jeżeli mówimy tutaj o Karbi, zresztą jego żona podawała te fakty, podawane to było w takim troszeczkę jakby świetle prześmiewczym, ale drodzy Państwo, tutaj naprawdę nie masz jeszcze go śmiać, można przejść na odżywianie praniczne. Akurat on był zwolennikiem, bardzo głęboko wierzył w Chrystusa, zwolennikiem tak zwanej komunii. Przyjmował dziennie trochę wina i trochę pokarmu, co mnie uderzyło, że odarte to było z takiej formy religijności, że to można robić tylko i wyłącznie w kościołach. Przeniósł się do Nowego Jorku, miał tam jednego takiego ucznia, z którym razem medytowali i w którym razem niejako przyjmował tą komunię. I było to normalnie u niego w pokoju, w domu, bez jakiejś większej egzaltacji, bez jakiegoś takiego patetyzmu, który tak bardzo często towarzyszy nam. Chociaż on mu powinien pomagać w niektórych przypadkach. Oczywiście dietetyk, który w tle i lekarz, który w tle był, no to bardzo straszyli ludzi, ale tutaj nie o to chodzi. To tak jak z uryną, no to też trzeba, są pewne zasady BHP. Jeżeli organizm nie jest gotowy, to warto słuchać to, co ja mówię o holistyce. Tu musi być ta spójność między tym, co się myśli, między tym, co się mówi, a między tym, co się robi. Jeżeli ciało nie będzie gotowe, jeżeli my nie przekonamy ciała jeszcze do tego, co mamy zamiar zrobić, to ono będzie się buntowało i mogą pojawić się różnego rodzaju problemy, łącznie z... To jest tak jak z jedzeniem. Jeżeli można jeść wszystko, jeżeli nie ma się wyrzutów sumienia, jeżeli przechodzimy na bretarianizm, no to musimy zapomnieć o wyrzutach sumienia, bo jeżeli mamy te wyrzuty sumienia, to znaczy, że jeszcze coś nie przepracowaliśmy, to znaczy, że jeszcze jest coś, co powinniśmy zmienić, co powinniśmy poprawić, naprawić. Bo bardzo często może być coś takiego, że na przykład nie oczyściliśmy się. Jeżeli się nie do końca oczyściliśmy, ciało jest jeszcze nieprzygotowane, może się pojawić na przykład jakaś żółtaczka, mogą być innego rodzaju problemy. W każdym bądź razie tyle na temat tych programów, tyle na temat tych takich ogólnych informacji, wieści ze świata i w ogóle. I chciałem na koniec Państwu... zacytować. Przyznam się szczerze, że ja Nexusa jeszcze nie zdążyłem przeczytać. Będziemy razem zapoznawali się z tą metodą. Ja już Państwu mówiłem, bardzo mocno polecałem i większość osób, która się do mnie zgłasza, to staram się dać takie proste metody do oczyszczania organizmu. Najprostszy, jedną z najprostszych jest tak naprawdę właśnie ssanie oleju. Ssanie oleju, gdzie pół litra to jest olej lniany. Ja tutaj Państwu pokażę, znaczy tak naprawdę mam troszeczkę żal do tego, co się dzieje w państwie polskim, jeżeli chodzi o len. Kiedyś byliśmy potęgą, jeżeli chodzi o len. Było mnóstwo na terenie Polski zakładów, które się nazywa roszarniami, które przerabiały len. Tak naprawdę len w 100% można wykorzystać do wszystkiego. I olej, i tkaniny. Zobaczcie, co się dzisiaj dzieje. Kupić na przykład ubranie z lnu, płacimy kolosalne pieniądze.
Ten len to już nie jest ten taki len stary, taki zgrzebny, który był słabo przerobiony, który drapał i tak dalej. Dzisiaj mamy takie technologie, że tak naprawdę Polska mogłaby być samowystarczalna w 100%, gdybyśmy lokalnie umieli tylko wykorzystywać to, co nam daje ziemia tak, w ten sposób. Dzisiaj potęgą lnu jest Kanada. Miałem okazję rozmawiać ostatnio z człowiekiem, który mieszka w Kanadzie, opowiadał, jak to tam jest pięknie, cudownie i jak to żyją w zgodzie z naturą. No, nie będę wchodził w temat, nie byłem w Kanadzie, mam nadzieję, że jak pojadę, to pojadę na troszeczkę dłużej. To jest też takie moje wielkie marzenie, żeby w takich niektórych rejonach naszego świata spędzić nie tydzień, nie dwa, ale co najmniej pół roku. Zobaczymy, może kiedyś. W każdym bądź razie dzisiaj porozmawiamy sobie o ssaniu oleju. Len na przykład jest lekarstwem na bardzo wiele rzeczy, na raka, na miażdżycę, na niegojące się rany. Mówi się o tym, że na polskiej jednej uczelni opracowano technologię, że z lnu właśnie robi się takie, można powiedzieć, implanty, które zastępują skórę, tak? Bardzo szybko osoby po poparzeniach się im rany goją. Ja myślę, że tak czasami jest, że niszczy się pewne rzeczy, które są naturalnie dostępne po to, żeby później na tym zrobić biznes. I ktoś ma w tym jakieś tam naprawdę wielkie plany. Tylko boli mnie, że ci nasi politycy tak naprawdę patrzą krótkowzrocznie własnego interesu, kto ile za co mu da, bo być może w następnych wyborach nie będzie już mógł, tą łyżką czerpać z tego wielkiego gara, ale to chyba nie o to chodzi. Gdzieś tam po drodze zatracili nasi politycy taki kręgosłup moralny i zapomnieli o tym, czym jest patriotyzm, bo nie wystarczy pokazać się na stadionie, kiedy gra polska reprezentacja z szalikiem na szyi, by być wielkim patriotą, a większość ludzi uważa, że to jest już wystarczające. Drodzy Państwo, tak przy okazji, zwracajcie uwagę, na kogo głosujecie. Lecznicza moc terapii w postaci ssania oleju. Wywodząca się z medycyny ajurwedyjskiej terapia polegająca na ssaniu oleju pozwala nie tylko poprawić higienę jamy ustnej, ale także złagodzić wiele dolegliwości, w tym astmę, cukrzycę, bóle głowy, bezsenność, zapalenie zatok i liczne problemy skórne. Ja bym jeszcze do tego dodał również problemy górnych dróg oddechowych. Bardzo pięknie to wszystko schodzi. Ja mam nadzieję, że w artykule będzie to wszystko, o czym ja mówię, osobom, które się do mnie zgłaszają, ale jeżeli nie, to po prostu na koniec sobie dodam. Proponuję, żebyście Państwo się razem ze mną zamienili w słuch. Rick zawołał z niedowierzaniem. To brzmi śmiesznie, to nigdy nie zadziała. Jakim cudem? To nie ma żadnego sensu. Rick cierpiał na przewlekłe zapalenie zatok. W nocy, kiedy leżał, jego nos zblokował się, co utrudniało mu oddychanie i sen. Przekrwawienie przyprawiało go również często o bóle głowy. Terapia, o której powiedziałem mu, nazywa się ssanie oleju. Chociaż ssanie oleju ma swoje korzenie w medycynie ajurwedyjskiej, jego początki sięgają tysięcy lat wstecz. Jego współczesna wersja jest stosunkowo nowa, przynajmniej w USA. Ssanie oleju jest bardzo proste. I może je zrobić każdy. W zasadzie jedyne, co należy zrobić, to przepłukiwanie ust olejem roślinnym przez 15 do 20 minut, tak jakby płukało się jamę ustną. Wykonywana prawidłowo ta procedura, prosta procedura, ma bardzo silny efekt oczyszczający i uzdrawiający, nie tylko w przypadku jamy ustnej i zatok, ale całego organizmu. Kilka dni później Rick zadzwonił do mnie. Hurra, to ssanie oleju naprawdę działa, zawołał. Moje zatoki natychmiast zaczęły się oczyszczać. Zacząłem wydalać dużo ciemnożółtego, paskudnie wyglądającego śluzu. Oddycham łatwiej i śpię lepiej. Ustały także bóle głowy. Nie byłem zaskoczony sukcesem Ricka. Słyszałem wiele podobnych relacji innych ludzi z różnymi problemami zdrowotnymi. Historia ssania oleju. Początki ssania oleju można znaleźć w praktyce płukania olejem, która była stosowana w medycynie ajurwedyjskiej. Ssanie oleju, jakie znamy dzisiaj, wprowadził w 1992 roku ukraiński lekarz, doktor medycyny Karach, który twierdził, że ssaniem oleju można leczyć różne choroby, począwszy od chorób serca, problemów trawiennych, po zaburzenie hormonalne.
Oświadczył, że to ssanie wyleczyło go z przewlekłej choroby krwi, na którą cierpiał 15 lat. W ciągu 3 dni wyleczył zapalenie stawów, które czasami było tak bolesne, że nie mógł wstawać z łóżka. No, witamy w klubie, bo to była moja dolegliwość, tylko ja wtedy jeszcze nie znałem tej metody. U mnie poszło, było to troszeczkę inaczej. Z wielkim sukcesem używał tej metody w swojej praktyce lekarskiej. Tutaj jest link dla Państwa, którzy się tam zgłoszą, chętnie ten link też przekażę. Metoda albo po programie, po prostu na czacie wrzucę. A dla tych, którzy słuchają programu, nie mają okazji z czata tego zebrać, to po prostu zapraszam, na końcu podaję namiary, by się zgłosić na maila, tak jak zwykle. I w ogóle Państwu bardzo, bardzo dziękuję, bo niesamowitym odzewem spotkał się program z Okrzemie. Pani Maria jest wręcz zaskoczona, bo odzywają się do niej osoby z całego świata. Mówi, że ten pierwszy tydzień po programie to w ogóle, mówi, telefon za telefonem miała. Jestem niezmiernie wdzięczny Państwu za to, że doceniliście tą wielką duszę, jaką jest Pani Maria, bo chyba zauważyliście tą ogromną również skromność w jej osobie. No, myślę, że 90 parę procent wśród moich słuchaczy to są właśnie tacy ludzie, dlatego zadziałało to tak synergicznie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Metoda ssania oleju doktora Karacha dotyczy ssania oleju roślinnego w ustach, a nie płukania nim ust. Olej jest podawany w ustach zasysaniu i przepychaniu przez zęby przez 15 do 20 minut. Ten zabieg wykonuje się od 1 do 3 razy dziennie przy pustym żołądku. Najlepszą porą jest czas przed śniadaniem. Ja zawsze mówię, że naczczo. Najlepiej jest naczczo. Drodzy Państwo, jak wstajecie rano, macie czasami, jak ja to mówię, trampek w ustach, tak? Dlaczego tak to dobrze działa, jeżeli chodzi o ssanie oleju? Dlatego, że... No, zastanówcie się, jak pijecie alkohol w kieliszkach, a jak na przykład pijecie w drinkach przez słomkę, to kiedy się szybciej upijacie? Podają, że przez słomkę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się ten alkohol tak sobie smakuje, przelewa między zębami, no to błony śluzowe w jamie ustnej przepuszczają alkohol od razu do organizmu. Ponieważ błony śluzowe w jamie ustnej mają bardzo krótką drogę do pokonania, by trafić do mózgu, stąd bardzo szybko taki człowiek się upija. I tak samo jest, jeżeli no, innego rodzaju pokarmy w tym momencie, olej, jeżeli będziemy tak sobie właśnie ssali, płukali przez usta, to ten olej przez błony śluzowe, te pozytywne składniki dostają się właśnie bardzo szybko do organizmu. One udrażniają, rozluźniają. Tam w oleju właśnie tłoczonym na zimno, ja na końcu Państwu powiem, jakie to mają być oleje, jak już wspomniałem, tak? Lniany i słonecznikowy, pół na pół. Po pół litra. Rewelacyjne efekty. I wtedy w tym momencie w drugą stronę, przez błony śluzowe do tego oleju, do tej cieczy, bo to po paru minutach to już trudno nazwać olejem, dostają się te składniki toksyczne z zatok, z różnych miejsc. W każdym bądź razie przeczytałem tutaj komentarz na czacie, że przez słomkę jest taniej. No jak ktoś chce olej przez słomkę, proszę bardzo. W każdym bądź razie to, co się po tych 15-20 minutach wypluwa, to już nie jest olej. To jest taka biała ciecz, w której jest mnóstwo toksyn z organizmu, właśnie z zatok. No wszystko to, co jest, co gdzieś tam zalega, po prostu zaczyna schodzić. Tego oleju nigdy nie należy połykać, ponieważ jest nafaszerowany bakteriami, toksynami, ropą i śluzem. Do ssania powszechnie używa się oleju z nasion słonecznika i sezamu. Ja jeszcze proponuję len. W rzeczywistości każdy olej roślinny będzie działać. Ludzie uzyskiwali doskonałe rezultaty stosując olej z oliwek, olej kokosowy, z migdałów i inne oleje. Niektórzy wolą używać oleju kokosowego ze względu na jego zdrowotność. Jeżeli używa się lekko doprawionego do smaku oleju kokosowego, pozostawia on bardzo przyjemne uczucie w jamie ustnej. Niektóre oleje, takie jak oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, są tak mocno aromatyzowane, że wiele osób uważa je jako trudne do zaakceptowania. Olej działa jako środek oczyszczający. Po umieszczeniu go w ustach i przepychaniu wokół zębów i dziąseł wyciąga bakterie i inne odpady. Działa podobnie jak olej w silniku samochodowym. Zbiera brud i inne drobiny. Kiedy odsączamy olej, wyciąga on ze sobą brud i inne odpady, pozostawiając silnik stosunkowo czysty, w rezultacie czego pracuje on płynnie i dłużej.
Podobnie, gdy wydalamy szkodliwe substancje z naszego organizmu, stan naszego zdrowia ulega poprawie i działamy sprawniej i dłużej. Mimo swojej prostoty ssanie oleju ma bardzo silny efekt odtruwający. Nasze usta są domem miliardów bakterii, wirusów, grzybów oraz innych pasożytów i toksyn. Pospolitymi mieszkańcami naszej jamy ustnej są drożdżaki i gronkowce. To właśnie te rodzaje drobnoustrojów i ich toksyczne odpady powodują choroby dziąseł, próchnicę, zębów oraz przyczyniają się do wielu innych problemów zdrowotnych, w tym do zapalenia stawów i chorób serca. Nasz układ odpornościowy stale walczy z tymi przyczynami kłopotów. Jeżeli zostaje on przeciążony lub obciążony nadmiernym stresem, ubogą dietą, toksynami z otoczenia i podobnymi niekorzystnymi czynnikami, to wrogie nam czynniki mogą rozprzestrzenić się po całym organizmie, powodując wtórne zakażenia i przewlekłe stany zapalne, co prowadzi do szeregu poważnych problemów zdrowotnych. Ssanie oleju jest jedną z najbardziej znaczących metod detoksykacji i leczenia, jakiego doświadczyłem w mojej karierze lekarza naturopaty. Pomogło mi pokonać chroniczne problemy ze skórą, których inne formy detoksykacji, w tym liczne posty na sokach trwające nawet 30 dni, nie były w stanie wyleczyć. Dlatego jestem, drodzy Państwo, zwolennikiem łączenia metod. Bo z punktu widzenia pacjenta nie ma znaczenia, co mu pomogło. Jeżeli my tylko dorzucamy, a nie oczyszczamy, to organizm ma pewne ograniczone zdolności oczyszczania się. Dlatego warto wspomagać organizm w oczyszczaniu. Jeżeli to się robi, to w tym momencie mamy te efekty. Ssanie oleju może uruchomić swoją magiczną moc niemal natychmiast. Część ludzi donosi o uwolnieniu się od pewnych dolegliwości po jednorazowym wykonaniu tego zabiegu. Drobne problemy często ustępują w ciągu kilku dni. Bardziej poważne, chroniczne problemy mogą wymagać kilku tygodni lub kilku miesięcy, a nawet dłuższego czasu w zależności od stylu życia, jaki prowadziło się wcześniej. Pierwszą rzeczą, jaką większość osób zauważa, gdy zaczynają stosować ssanie oleju, jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej. Zęby stają się bielsze, oddech świeższy, a język i dziąsła nabierają zdrowego, różowego koloru. Nawet takie problemy jak krwawienie z dziąseł, próchnica zębów i choroby dziąseł ulegają złagodzeniu lub całkowicie zanikają. Toksyny są usuwane z organizmu już po pierwszym zabiegu ssania. Jednym z pierwszych objawów oczyszczania bywa zwiększony napływ śluzu z gardła i z zatok. Drenaż śluzu jest jedną z metod stosowanych przez organizm do usuwania toksyn. Ja proponuję, drodzy Państwo, żebyście to wypluwali. No to tak może niegrzecznie i nieładnie wygląda, ale nie trzeba tego robić na ulicy. Niektóre osoby mają taki zwyczaj, ale naprawdę można wyjść na bok. Również kobiety. Tego się nie połyka, to trzeba wypluwać. Podczas ssania śluz może nawarstwiać się z tyłu gardła. Może również zaistnieć potrzeba wyplucia oleju z ust przed upływem pełnych 20 minut w celu usunięcia śluzu z gardła. Nie należy się tym martwić, należy wziąć kolejną łyżkę oleju i dalej ssać, dopóki nie upłynie łącznie 15 do 20 minut. Mogą także wystąpić nudności, może nawet dojść do wymiotów, kiedy organizm wydala toksyczne substancje odpadowe. Chwilowo mogą też wystąpić inne objawy. Te objawy będą ustępowały, kiedy organizm stanie się czystszy i bardziej odprężony w następstwie ssania oleju. Ja dodam tylko, że w ten sposób dostarczacie Państwo również do organizmu wysoko nasyconych kwasów tłuszczowych, które są też potrzebne, zwłaszcza tutaj parę razy mi się zdarzyło, no jestem wegetarianką, tak, weganką, to jak mam sobie zabezpieczyć te rzeczy? Ano, drodzy Państwo, ssanie oleju. To jest wystarczająca metoda, żeby dostarczyć też organizmowi odpowiednich tłuszczy, bo są takie witaminy, które A, D, E, K, no, potrzebują tego tłuszczu. To jest wystarczająca postać tłuszczu, także naprawdę ssanie oleju ma na ogromne znaczenie. Ja dlatego pozwoliłem sobie dzisiaj, bo ja tutaj widzę na czacie, rozmawiacie o tym, kiedyś już też tam linki wysyłaliście sobie, ale warto trochę dłużej się nad tym zatrzymać. I tutaj kiedyś jeden pan, że za długie programy mam.
tak naprawdę to esencja programu jest krótka, ale czasami warto troszeczkę dłużej o tym powiedzieć, bo my tak czasami przechodzimy nad pewnymi rzeczami tak... przeleciało, poszło, nie zastanawiamy się nad tym głębiej. Dlatego ja staram się Państwu wywołać pewnego rodzaju refleksję. W przeciwieństwie do innych metod detoksykacji, które są stosowane tylko przez krótki czas, ssanie oleju powinno stać się stałym elementem codziennego harmonogramu, jak mycie zębów. A ja śmiem nawet, drodzy Państwo, zaryzykować twierdzenie, że jeżeli Państwo będziecie systematycznie ssali olej, to będziecie mogli sobie odpuścić też mycie zębów. Tutaj kilka takich jeszcze praktycznych wskazówek, jeżeli chodzi o ssanie oleju. Etap pierwszy. Rano, naczczo i przed wypiciem jakiegokolwiek płynu, w tym wody. Czyli, drodzy Państwo, nie pijemy, tylko od razu naczczo, po przebudzeniu. Wziąć do ust dokładnie jedną łyżkę oleju słonecznikowego lub sezamowego, bądź innego, jaki się posiada. Ja proponuję, żeby to był olej lniany, wymieszany ze słonecznikowym, pół na pół. Przynajmniej za pierwszym razem. Nie zaleca się robienia tego w jakimkolwiek innym czasie. Dzieci mogą robić to z mniejszą ilością oleju, pod warunkiem, że potrafią robić to bez połykania go. Etap drugi. Zasycać olej wokół w ustach, nie połykając go. Należy przemieszczać go dookoła ust i przeciskać przez zęby, jakby to było płukanie jamy ustnej. Jednak nie należy odchylać głowy do tyłu, tak jak przy płukaniu gardła. Wskutek mieszania się ze śliną olej po pewnym czasie rozwodni się. Mimo to nadal należy go ssać. Jeżeli podczas ssania poczuje się, że mięśnie szczęki bolą, będzie to oznaczało, że ssanie jest wykonane zbyt intensywnie. Należy wówczas rozluźnić mięśnie szczęk i do przemieszczania oleju wewnątrz ust używać tylko języka. Jeżeli wykonamy to prawidłowo, poczujemy się bardziej komfortowo. Nie ma właściwego lub niewłaściwego sposobu ssania oleju. Nie należy skupiać się na robieniu tego dobrze. Należy wykonywać to przez około 20 minut bardzo naturalnym ruchem, delikatnie i w relaksującej atmosferze. Jeśli ktoś ma trudną do powstrzymania ochotę połknięcia tego oleju, jeżeli staje się on zbyt nieprzyjemny, należy go wypluć i ponowić zabieg. Na początku ta procedura, gdy nie jest się do niej przyzwyczajonym, może trochę być nieprzyjemna, ale po niedługim czasie przestaje być uciążliwa, tak jak mycie zębów. Kiedy olej nasyci się toksynami, które wypłukał z jamy ustnej, może stać się białawy i mieć rzadszą, mleczną konsystencję w zależności od rodzaju użytego oleju. Dojście do tego punktu może trwać jednym razem krócej, a innym razem dłużej. 20 minut jest ogólną zasadą i można tu eksperymentować. Jeżeli wypluje się olej przed upływem 20 minut, należy zacząć od początku. Proces polega na ssaniu oleju w ustach tak długo, aż stanie się on gęstą, białą substancją, co jest wskaźnikiem zakończenia procesu. Drodzy Państwo, wielu z Was idzie do pracy. Ja wiem, że 20 minut tutaj to jest czasami problem, tak? Mamy taką tendencję, że wstajemy tuż przed tym, jak musimy. A proponuję w tym momencie w drodze do pracy, w drodze do pociągu, w drodze do samochodu. Przecież to zawsze można nawet zatrzymać się gdzieś, uchylić okno i wypluć ten olej. Ale zawsze ważne, żeby, nawet jeżeli robimy to w ruchu, żeby towarzyszyły nam spokojne myśli, tak? Ale oczywiście po przyzwyczajeniu się, bo jeżeli ktoś to robi pierwszy raz, no to raczej będzie to trudne. Etap trzeci. Po zakończeniu procesu ssania olej należy wypluć, a następnie przepłukać usta ciepłą wodą z solą. Płukanie słoną wodą nie jest absolutnie konieczne, ale jest bardzo pomocne jako przeciwbakteryjne oraz łagodzące wszelkie stany zapalne. Drodzy Państwo, nawet jak tego nie zrobicie, też się nic nie stanie. Ludzie rano nie niszcząc tej flory bakteryjnej w ustach, która się namnożyła w tym wilgotnym środowisku, od razu spożywają posiłki. I nie ma problemu, tak? Także spokojnie. Nawet jak mówię, w drodze, po drodze do pociągu gdzieś mija ten czas, wypluwacie olej gdzieś na trawnik i nie macie tam żadnych innych metod na to, żeby ten smak oleju zmienić, nic się nie dzieje.
To tylko może wyjść wam na dobre. Okazało się też skuteczne w wypłukiwaniu wszelkich toksyn, które mogą pozostać w ustach. Ssanie oleju można wykonać codziennie, jeżeli ma się na to ochotę, lub kilka razy w tygodniu. Ponieważ ssanie oleju może prowadzić do detoksykacji, można odczuwać czasami chęć zrobienia sobie przerwy. Jedną z natychmiastowych korzyści tej procedury są bielsze zęby i czyste usta. Nie ma sztywnej zasady co do częstotliwości, należy kierować się własnym doświadczeniem. A ja proponuję, żeby się kierować odczuciami i tym, jakie sygnały do was wysyła wasz organizm. Nie ma jakiejś takiej reguły, która by narzucała. Drodzy Państwo, warto naprawdę, tutaj co wcześniej autor powiedział, eksperymentować ze swoim własnym organizmem. To może być wasze własne, wasze tempo, wasz rytm, wasz rodzaj oleju. No, poćwiczcie, zobaczcie, niby prosta rzecz, tak? Proces ten działa najlepiej rano. Nie należy tego robić o każdej porze dnia. Jeżeli z jakiegoś powodu jest absolutnie niemożliwe praktykowanie tej metody w godzinach porannych, można ją stosować na pusty żołądek, ale to jest, drodzy Państwo, ważne, pusty żołądek, w dowolnym czasie w ciągu dnia. A kto z nas w ciągu dnia ma pusty żołądek? No tylko ten, co przez jakiś czas robi sobie post tak naprawdę. Żołądek jest pusty, kiedy pokarm został kompletnie strawiony, czyli po 3 lub 4 godzinach od spożycia jakiejkolwiek żywności. No nie do końca, nie zgodzę się. Jeżeli to były jednorodne pokarmy, to tak. Ale jeżeli zjedliśmy węglowodany z białkami, o czym już kiedyś mówiłem, czyli zmieszaliśmy pokarmy tak naprawdę takiego ludowej terapii w postaci ssania oleju sezamowego. Metody. Przeprowadzono losowo kontrolowane, potrójne, ślepe badania kliniczne w celu oceny wpływu terapii polegającej na ssaniu oleju na 1. Na próchnicę w płytce nazębnej, 2. Zapalenie dziąseł wywoływane przez płytki nazębne. Zarówno grupa badana, jak i kontrolna składały się z 10 osób. Osoby należące do grupy badanej miały za zadanie sączyć i ssać, wyciągać poprzez szczeliny między zębami 10 ml oleju sezamowego przez 10 minut w godzinach porannych przed szczotkowaniem zębów przez 2 tygodnie. Osoby z grupy kontrolnej przez 2 tygodnie wsączały do ust 10 ml płynu do płukania jamy ustnej pod postacią 0,2% chlorheksydyny pół godziny przed myciem zębów. Liczbę jakiejś tam czegoś mutant, jakiejś bakterii chyba, oceniono stosując dentystyczny pasek testowy, też nazwa kliniczna. Ocenę powtórzono po 24 godzinach, 48 godzinach, po tygodniu, po 2 tygodniach. Zapalenie dziąseł indukowane przez płytki nazębne oceniano zarówno klinicznie, jak i mikrobiologicznie. Ocenę powtórzono po 10 dniach. A teraz wyniki. Badanie pierwsze. Znaczne zmniejszenie po pierwszym i drugim tygodniu liczby bakterii w grupie używającej oleju i w grupie stosującej ten lek chemiczny ze wszystkich przedziałach czasowych. 2. Znaczna różnica w liczbie bakterii pomiędzy obu grupami po pierwszym i drugim tygodniu. Badanie 2. Znacząca redukcja płytek nazębnych i modyfikowanego indeksu zapalenia dziąseł zarówno w grupie badanej, jak i kontrolnej. 2. Redukcja liczby kolonii drobnoustrojów w próbkach płytek obu grup. Wniosek. Terapia polegająca na ssaniu oleju jest 5 do 6 razy opłacalniejsza niż ta, w której zastosowano lek chemiczny i może być wykorzystywana jako skuteczne narzędzie w prewencji terapii domowej, mającej na celu utrzymanie i poprawienie stanu zdrowia jamy ustnej, zwłaszcza w krajach rozwijających się takie jak Indie. Ja myślę, drodzy Państwo, że nie chodzi tylko o Indie, ale również i o takie kraje jak my. No troszeczkę dzisiaj dłużej, ale myślę, że jeszcze parę słów na temat tego. Polecane oleje. Ajurweda tradycyjna zaleca do ssania tylko niektóre oleje. Dr Karach poleca olej słonecznikowy jako alternatywę olej sezamowy. Wiele osób jest zaznajomionych z olejem kokosowym. Część osób zgłasza, że ten olej jest silniejszym detoksykatorem, co nie zawsze jest dobre dla wszystkich, w związku z czym najlepiej zachować ostrożność i postępować bez pośpiechu. Nie no, drodzy Państwo, no lepiej zbierajmy tych śmieci więcej, będzie fajnie, tak? No akurat ja tutaj się nie zgadzam z autorem, uważam, że no trzeba, no oczywiście zbyt szybkie oczyszczanie, ale przy ssaniu oleju nie może być zbyt szybkiego oczyszczania.
A druga rzecz, że my jesteśmy ludzi niedowiarkami. W momencie, kiedy ktoś jest mocno utoksyczniony, jak ma szybki efekt, to będzie miał też i wiarę, i przekonanie do tego, że ta metoda jest skuteczna, więc ją będzie stosował. Należy unikać olejów niskiej jakości, których nie chcielibyśmy spożywać. Dlatego polecam oleje z tych sklepów, gdzie są oleje tłoczone, naprawdę dobrej jakości, Targi Medycyny Naturalnej, tam są osoby z różnego rodzaju właśnie takimi olejami. Polecam, możecie Państwo spokojnie takie oleje stosować. Ssanie oleju, a zdrowotność jamy ustnej. W jaki sposób olej może powodować tak cudowne uzdrowienie? Jakie są tego naukowe podstawy? W procesie ssania oleju działa on jak naturalny środek higieny jamy ustnej. Nasz organizm ma zaprogramowaną zdolność do samouzdrawiania oraz zaprogramowaną zdolność pozbywania się wszelkich chorób zakaźnych lub zwyrodnieniowych. Ssanie oleju usuwa z ust chorobotwórcze mikroorganizmy i toksyny powodujące zły stan zdrowia. Nie ma tu nic tajemniczego, to prosta biologia. Większość mikroorganizmów, które są częścią ekologii ust, składa się z jednej komórki z błoną tłuszczową, która jest jej zewnętrzną ścianką. Kiedy ssiemy olej, błony mikroorganizmów są przyciągane do niego. Kiedy przemieszczamy go wokół zębów i dziąseł, bakterie ukrywające się w szczelinach dziąseł oraz w porach i kanalikach zębów są wysysane z ich kryjówek i stają się częścią gęstej pianki, która powstaje w rezultacie ssania oleju. Drodzy Państwo, mówiliśmy dzisiaj o mikroorganizmach i w tym kontekście macie również dowód na to, że nasze organizmy również są bogate w mikroorganizmy. I to nie polega w tym momencie sztuka na walce z nimi, o czym już nie raz żeśmy sobie rozmawiali, tylko sztuka polega na tym, żeby znaleźć tą równowagę. Równowagę między tym, co wrzucamy, a tym, co wyrzucamy. Żeby nie było tego za dużo. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I mam nadzieję, że znajdziecie Państwo w tej metodzie takiego codziennego przyjaciela, bo naprawdę te najprostsze metody są najskuteczniejsze. Także na koniec podaję Państwu namiary do siebie. Tak jak zawsze zapraszam do tego, żebyście Państwo dzielili się swoimi spostrzeżeniami, również tymi pozytywnymi, po zastosowaniu pewnych kuracji, o których tutaj mówimy. Zapraszam, tu są namiary do mnie, zapraszam również Państwa za tydzień do programu. Dzisiaj miałem jeszcze jedną rzecz, taką bardzo ogólną, podsumowującą, ale wyszło tak, jak wyszło. Ja jestem naturszczykiem, więc te programy wychodzą mi tak, jak wychodzą. Zapraszam za tydzień, zapraszam również Państwa do tego, żebyście się dzielili tymi informacjami ze swoimi znajomymi. Tak ostatnio właśnie z kimś rozmawiałem, przez maila pisałem i ta osoba wyraziła taką obawę, że te osoby nie słuchają, że ona się dzieli, ale i któregoś wieczoru taka myśl do mnie przyszła. Drodzy Państwo, za chwilę będą święta, pojedziemy do rodzin, święta kojarzą się ludziom bardzo często trochę i z nudą. No. Pójdą ludzie w większości do tego kościoła i to jest jedyna rozrywka. Siedzą, jedzą, piją, ci co nie piją, to tylko jedzą. A to kawka, a to ciasto, te puste filmy, kolejny raz Kevin gdzieś tam. Drodzy Państwo, ja nie mówię, że to ma być któryś z moich programów, ale macie bardzo dużo w internecie takich rzeczy jak Doktor Rad, Kartele, warto to obejrzeć. Ja daję linki za każdym razem w swoim programie. Nasz dom, były święta, wszystkich świętych, można było sobie to obejrzeć, pokazać. Mówię ten film Wzrost, ale możecie również dobrze puścić filmy Antony de Melo SI. Ten człowiek za życia też jeździł po świecie. Są filmiki na YouTubie, piękne wykłady. Myślę, że lepsze jak nie jedne kazanie księdza w kościele. Wypowiedzi, które pobudzają, które poruszają nie tylko umysły, nie tylko dusze, ale i umysły, albo jedno i drugie. Tak naprawdę Muji, który pięknie mówi o pewnych rzeczach, że brak potrzeby kochania jest czymś więcej. My tak zabiegamy o tą miłość, do końca nie wiedząc, czym naprawdę jest miłość. Sam fakt tego, że żyjemy na tej planecie, już jest dowodem na to, że jesteśmy kochani. Ale pytanie, czy kochamy siebie?
Z tym pytaniem Państwa zostawiam i zapraszam do następnego programu za tydzień w niedzielę i zachęcam do przemyślenia tej mojej propozycji na koniec, którą wypowiedziałem. Do usłyszenia i do zobaczenia. Namaste wszystkim.